ja mam takie zdanie, że jak człowiek doświadczy czegoś wielkiego albo spotka kogoś, kto go jakoś zachwyci, to ja nie mogę o tym milczeć. Ja nie mogę o tym milczeć, tylko jakby naturalnie czuję, że trzeba temu dać świadectwo. Brzezie ją uwielbia od samego początku. Ona była właśnie tym aniołem dobroci, który przechodził przez tą miejscowość. Byłam dzieckiem, nie potrafię powiedzieć, dlaczego miałam taki obraz, ale Dulcissima, ja nie wiem, czy to było związane z takim imieniem, które jakby w takim obiegu codziennym nie funkcjonowało, czy miałam takie wyobrażenie sióstr zakonnych. W każdym razie myślałam, że ta Dulcissima, a może właśnie mi się to wydawało dlatego, że ciągle słyszałam o cierpieniu, które znosiła, o trudach, które znosiła, o takiej właśnie głębokiej duchowości. Ja myślałam, że to była osoba starsza. Więc jak ja przeczytałam, że kiedy ona umierała, miała 26 lat, to dla mnie to było po prostu, no byłam pod wielkim wrażeniem. Siostra Dulcissima jest z nami przez bardzo długie lata, bo urodziłam się w Brzeziu. Moja mama też pochodziła z Brzezia. I przez siostrę Dulcissimę właśnie doznaliśmy wielkiej łaski. Kiedy miałam 7 lat, to był początek listopada 1956 roku. Moja matka dostała atak. Została odwieziona do szpitala. Cała zażółkła błyskawicznie, bardzo szybko. Miała bardzo wysoką gorączkę, 40 stopni. Przewieziono ją na chirurgię. I ordynatorem wtedy był dr Cięborowicz, który od razu postanowił ją operować. Pomimo tego, że naprawdę stan był jej bardzo ciężki. To były lata, kiedy nie było jeszcze tej aparatury medycznej, trudno było zdiagnozować, co to jest, ale poprzez operację okazało się, że mamie pękł woreczek żółciowy za jednym atakiem. I wtedy właśnie zaczął się po prostu tragiczny dla nas okres, bo matka leżała w szpitalu pół roku, nie mogła przyjść do siebie. I właśnie już było tak ciężko, że ona właściwie już odchodziła. Ale jak nam opowiadała, jedynie co pamięta, leżała pod oknem na łóżku, naraz coś ją tu złapało, tak ją bardzo wstrząsło. I ona doszła do siebie. To był przełom w tej chorobie. Ale muszę powiedzieć, że jak tylko zachorowała, to był tutaj proboszczem ksiądz Adamczyk. I on podszedł do mojego taty w kościele. Tata siedział, modlił się i mówi: Panie Stawinoga, Pana żona nie umrze. My się cały czas modlimy do siostry Dulcissimy. Jeszcze mamy, ale chcieli zabrać do Wrocławia, w celach dydaktycznych, chcieli ją tam przekazać, ale mój ojciec się nie zgodził. Powiedział: zabieram żonę do domu. A ten ordynator, dr Cięborowicz, powiedział: ale nie ma ratunku, pana żona już odchodzi. Ale jakoś taka silna wiara mojego ojca, że zabrał ją do domu i ona przyszła dość szybko do siebie. Za 5 lat po tej chorobie urodziła się jeszcze moja najmłodsza siostra, Maria. Ale mama po roku tej choroby, jak kiedy już całkowicie była zdrowa, już pięknie wyglądała, poszła do doktora, do ordynatora tego Cięborowicza w Raciborzu, podziękować mu za to,
że ona żyje. Jak stanęła w drzwiach, on ją nie poznał. Ona się przedstawiła, że jest Lucją Stawinoga, a on wstał na równe nogi i mówi, to pani żyje? To jest cud. Tylko tyle powiedział. Znajdujemy się w Izbie Pamięci poświęconej siostrze Dulcissimie, ale tak naprawdę całe Brzezie jest takim miejscem pamięci i wspominania wciąż osoby siostry na różne sposoby, ponieważ siostra to miejsce i ludzi tutaj szczególnie umiłowała, omadlała i dla nich była i dla nich jest. Pochodziła z rodziny mieszanej, polsko-niemieckiej. Mama była Polką, ojciec był Niemcem. I właśnie w tym podwójnym duchu, w duchu tolerancji, była kształtowana i wychowywana. Jakkolwiek rodzice nie do końca rozumieli jej rozterki duchowe, ponieważ często płakała, była taka bardzo uważano smutną osobą, a ona ciągle szukała obecności Boga, chociaż w dzieciństwie jeszcze nie potrafiła do końca tego zrozumieć i opisać. Często rodzice zastali ją późno w nocy na klęczkach, gdzie właściwie płakała i modliła się. Miałam trudności z rodzicami, którzy nie pozwalali mi często przystępować do Komunii Świętej. Z zakrwawionym sercem przyjmowałam Pana Jezusa tylko w sposób duchowy. Patronem mojej kapliczki był Zbawiciel na Górze Oliwnej. Nieraz byłam zmęczona, ponieważ oczekiwanie na pozwolenie trwało bardzo długo. Taką wielką pociechą nagłą stało się wydarzenie bardzo prozaiczne. Na polu znalazła nieduży medalik, na którym była święta trzymająca krzyż i róże. Później dopiero dowiedziała się, że to jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. I w naszej Izbie Pamięci właśnie również posiadamy właśnie habit czy obrazki, które są z wizerunkiem świętej Tereski, jej przyjaciółki duchowej, czy też relikwia, czy też medalik, który znalazła kopiąc w ziemi zaraz po Komunii Świętej swojej pierwszej. Ale co ciekawe, w snach ta święta do niej przychodziła i prowadziła z nią bardzo dojrzałe, jak na dziecięcy wiek, rozmowy. I stała się jej kierownikiem duchowym, gdzie wskazywała na to, aby coraz bardziej zawierzała się Panu Bogu i aby była coraz bardziej ufnym dzieckiem, które powierza się dobrym dłoniom Pana Boga. Stąd później przylgnął do siostry Dulcissimy już po jej śmierci taki ciekawy tytuł. Nazywa się ją nawet do dzisiaj Śląską Świętą Tereską od Dzieciątka Jezus. Gdybym nie miała świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która mnie pouczała i upominała, nie byłabym dziś w klasztorze. Przychodziła często do sióstr zakonnych, ponieważ w jej rodzinnej miejscowości w Zgodzie, dzisiaj to jest dzielnica Świętochłowic, były siostry Maryi Niepokalanej. I
przypatrywała się ich życiu i w pewnym momencie podjęła decyzję, że ona też chce być siostrą zakonną. Kiedy zwierzyła się swojej mamie z tego pragnienia, od razu usłyszała gwałtowne nie. Ale starała się po pierwsze prosić Matkę Bożą, żeby jej pomogła w tym dążeniu, a po drugie postanowiła przychodzić i pracować z siostrami w przedszkolu. To jej też dawało takiej wielkiej duchowej radości, kiedy mogła z tymi najmniejszymi dziećmi być i od nich uczyć się dzieciństwa duchowego. Zabroniono mi przebywania z siostrami i to czyniło moje zmartwienie jeszcze większym. Nie mogłam jednak powiedzieć o tym rodzicom. Do tego doszły pokusy i ataki złego nieprzyjaciela, który wciąż mówił mi, że jestem niezdatna do klasztoru, ponieważ nic nie umiem. Moją odpowiedzią było pracować, cierpieć i ratować duszę. Kiedy stała się osobą pełnoletnią, zgłosiła się do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej i rozpoczęła postulat. Już w postulacie pojawiły się pierwsze problemy zdrowotne. Siostry do końca nie wiedziały jeszcze, co to jest. Wysłały ją do takiej miejscowości, do Henrykowa, gdzie na świeżym powietrzu miała odzyskiwać siły. Siostry zaryzykowały i dopuściły ją do obłóczyn. A w nowicjacie choroba nabrała coraz większego tempa i często siostra Dulcissima przez kilka dni nawet leżała nieprzytomna. Zrobiono jej dokładne badania lekarskie i okazało się, że znajduje się guz w jej mózgu. I również nie była do końca rozumiana przez swoje współnowicjuszki. Miałam okazję jeszcze na początku mojego życia zakonnego spotkać siostrę, która była razem z nią w nowicjacie. Próbowałam ją podpytywać o siostrę Dulcissimę, ale usłyszałam tylko jedno zdanie. To była taka dziwna siostra. Ta wierność Chrystusowi i w cierpieniu, i w doświadczeniach, wierność Chrystusowi w tym braku też akceptacji, bo przecież i z takim się spotykała w zgromadzeniu. To wszystko świadczy o tym, że to jest właśnie to, o co chodzi też w życiu zakonnym, w życiu konsekrowanym. Ja, jako siostra Maryi Niepokalanej, służebnica Boża, powinnam być nosicielką Chrystusa. Cały dzień powinnam myśleć tylko o Bogu, we wszystkim, co czynię. Nosicielką Chrystusa powinnam być dla mego bliźniego, Jego przyprowadzić bliżej Boga. No taką najbardziej ważną cnotą, którą sługa Boża Dulcissima miała, to jest właśnie pokora w przyjmowaniu cierpienia, pokora miłości, no i to takie całkowite zaufanie Panu Bogu, takie oddanie się, zupełne oddanie się Jemu, też w tym, co jest kruche, wątłe, słabe, co jest jakby obolałe. I ona właśnie uczy nas pokory. Obojętnie cokolwiek by się w życiu nie działo, nie rozpaczać, ale powierzyć to Bogu. Nie patrzeć rozumem, nie myśleć głową, tylko ona uczy nas myśleć, patrzeć sercem i patrzeć na krzyż. Dulcissima nigdy nie skupiała uwagi na sobie, ale jakby wskazywała Boga. I to jest też dla mnie takie moje wielkie pragnienie serca, moje wielkie marzenie, żeby właśnie potrafić żyć tak jak ona, żeby nie głosić siebie w tym wszystkim, co robię w życiu, tym realizowaniem też swojej wiary, żeby nie głosić siebie, nie ja, tylko pokazywać Pana Boga, Jego miłość. I właśnie dla Niego ratować te poszczególne dusze. I to też jest takie bardzo ważne dla mnie, że ona jest no, niesamowicie bliską osobą, taką na te nasze czasy. Jeżeli się tego od niej nauczymy,
to życie jest wtedy tak proste, tak pełne miłości Boga, tak pełne pokoju, że naprawdę jest cudowny każdy dzień przeżyty właśnie z Bogiem. I wychodzę z kościoła, to właśnie zawsze staję każdego dnia też przy grobie siostry Dulcissimy i też jej wszystko powierzam. Moje dzieci z rodzinami, wszystkie problemy, bo życie niesie różne problemy. Ale właśnie od siostry Dulcissimy nauczyłam się nie rozpaczać. Kiedyś tego nie umiałam. Kiedyś się bardzo przejmowałam. Ale od niej się nauczyłam właśnie zaufać Bogu i wszystko Mu oddać. Wszystko, dosłownie wszystko. Bo nie ma sprawy, której by Bóg po prostu nie przyjął i nie rozwiązał. Nie ma sprawy. I głęboko wierzę, że właśnie i czuję się bardzo z siostrą Dulcissimą związana. Jak bardzo pragnę ofiarować się Bogu codziennie przez ręce kapłanów. Proszę, proszę położyć mnie też raz na patenę. Och, pomogę wam duchowo ratować duszę moimi codziennymi drobnostkami. Tak, Bóg zrobił ze mnie dziecko. Siostry, które z nią spędzały dużo czasu, mówiły, że ona jest dzieckiem. Ona miała tak dziecięce zaufanie do Pana Boga, nie odwróciła się od Pana Boga też wtedy, kiedy przyszło cierpienie, tylko przyjmowała to te cierpienie jak bo ufała Panu Bogu jako swojemu tacie. Więc myślę, że nie wiem, czy byłby to dobry tytuł pod względem dziennikarskim, ale słowo, które oddaje jej stosunek do Pana Boga, to chyba tym słowem jest dziecko. Czym były te dni, które spędzała tutaj w tej kaplicy, w tym domu? Na pewno wielką modlitwą, a miała szczególny dar, potrafiła ufnie, jak dziecko, prosić Matkę Bożą o wielkie rzeczy. Tymi wielkimi rzeczami, które uważała, to było modlitwa za kapłanów, konieczna modlitwa za kapłanów, modlitwa za zgromadzenie swoje zakonne, no i trzecia misja, którą zrozumiała, ratowanie dusz. Tych dusz szczególnie, które stoją na krawędzi przepaści. Modlitwa za księży. To jest coś, co przez całe życie Dulcissimie na tym bardzo mocno zależało. Przy czym to nie była kobieta naiwna. Ona wiedziała, że księża też miewają grzechy. Ona nawet powiedziała, nie wahała się prosić o to, żeby Pan Bóg ukarał księży, którzy się sprzeniewierzają swojemu powołaniu, ale jednocześnie bardzo za księży się modliła. I myślę, że to jest też dla nas taki drogowskaz, bo my świeccy czasami zapominamy o modlitwie za księży. Jesteśmy skłonni oburzać się, jeśli nam się coś nie podoba, ale zapominamy, żeby się za nich modlić. A ona nie tylko się modliła, ale ofiarowywała za nich swoje cierpienie. Ja myślę, że to jest dla nas jakiś też drogowskaz. O Jezu, jak bardzo pragnę z kapłanami ratować duszę dla Ciebie. Pozwól mi pomagać kapłanom. Jezu, błogosław spowiednika, jego trudy i tych wiele słów pocieszenia i pozwól, aby nic nie zginęło z mojej winy. Dałeś mi wielką łaskę bycia chrześcijanką. Pewnego razu, to było w 2004 roku, z 15 na 16 października śniła mi się siostra Dulcissima i powiedziała do mnie: módl się dużo za kapłanów, za grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące. Od tego czasu czynię to każdego dnia. I właśnie to,
to jest to, nie, że ta siostra Dulcissima dla mnie osobiście jest takim motywatorem, przykładem, świadectwem tego, że właśnie to jest ten czas, że ja też na swoje możliwości, na miarę i skalę mojego życia mogę też ratować duszę dla Pana Jezusa. To jej serce było takie szerokie, ale też natchnienia Boże, którym była posłuszna i wciąż prosiła Maryję, by też kształtowała jej serce, jej duszę do żywego Magnifikat. To takie, myślę, że to taka mocna modlitwa do niej, do właśnie niepokalanej, by ukształtowała jej duszę do żywego Magnifikat. Nikt nie zna mej tęsknoty, mojej tęsknoty za niebem. O Maryjo, uformuj moją duszę do żywego Magnifikat. I to było takie odwołanie, echo do myśli naszego ojca założyciela, księdza Jana Schneidera, który prosił, abyśmy ratowały dusze, które stanęły na krawędzi przepaści moralnej. Na pewno dla mnie jest siostra wzorem, to jest też mocne słowo wzór, ale przykładem takiego odczytywania charyzmatu założyciela. Charyzmatu, czyli nadziei, jaką Pan Bóg wlał w serce księdza Jana Schneidera. Przecież to ratowanie dusz przewija się na różne sposoby w jej życiu. I uczy, przez to uczy, bo ona nie mówi róbcie to, albo nie poprawia, nie głosi kazań, nie moralizuje, ona się po prostu modli, ona się po prostu ofiarowuje i ona, można użyć słowa, zwyczajnie cierpi, nie marnuje cierpienia. Po prostu wiele potrafiła przecierpieć, żeby innym pomóc. Dlatego odwiedzała ludzi chorych tutaj w Brzeziu i potrafiła ich jakimś sposobem pocieszyć. Szczególnie umiała wymodlić zdrowie dla chorych dzieci, a także cud poczęcia w tych rodzinach, które oczekiwały dziecka, a długo nie mogły tego pragnienia wyprosić. Ona była szczególną właśnie orędowniczką tutejszych ludzi. Przez 8 lat czekaliśmy na dziecko bezskutecznie razem z żoną. Mieliśmy wrażenie, że Pan Bóg w tej konkretnej sprawie nie odpowiada na nasze modlitwy, że milczy. Po tych 8 latach niespodziewanie zaczęły mi się otwierać ten sam fragment Pisma Świętego. I to nie tylko w wydaniu papierowym, ale nawet w internetowym, kiedy klikałem na chybił, trafił z zamkniętymi oczami nazwę księgi, numer rozdziału. No i ten rozdział się zaczynał od słów: ciesz się niepłodna, która nie rodziłaś, i zapowiadał liczne potomstwo, które zaludni opuszczone miasta. W tym fragmencie była też informacja, była zachęta do tego, żeby rozszerz przestrzeń twojego namiotu, przesuń jego poliki, powiększ. Zaufaliśmy tym słowom, pomimo że nawet nie wiedzieliśmy, czy rzeczywiście Pan Bóg nam chce dać dziecko, czy może źle zrozumieliśmy po raz kolejny, może czepiamy się jakichś fałszywych nadziei. Ale to polecenie było tak wyraźne o tym rozszerzeniu przestrzeni namiotu, że zaczęliśmy wykańczać poddasze naszego domu. Mieszkaliśmy wtedy tylko na parterze. Pomyśleliśmy, że jeżeli coś źle zrozumieliśmy, to może posłuży komuś innemu, a nie nam. Przyszli robotnicy, nawet zapytali, wielamoż dzieci po śląsku. Ja na to odpowiadam, no nimum. Oni tak popatrzyli na mnie jak na idiotę, no ale dalej pracowali. Po pewnym czasie, pod koniec pracy powiedzieli, możecie już lokatorów zapraszać. No i tak się złożyło, że akurat właśnie wtedy okazało się, że już z nami na świecie jest Dorotka.
Nawet kiedy te prace się toczyły, no to ona już z nami była, jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Urodziła się w październiku 2009 roku. Później jeszcze okazało się, że worek z dziećmi się rozwiązał. W tej chwili mamy troje dzieci. Wojtek, nasze drugie dziecko, urodził się 7 lutego, czyli dokładnie w dzień urodzin siostry Dulcissimy. Ja to interpretuję w ten sposób, że Dulcissima jako nasza przyjaciółka też dała znać, że była jedną z osób, która się za nami modliła w tej ciężkiej dla nas sytuacji. Miałam bardzo ciężkie porody. Martwiłam się bardzo o los dzieci. Różnica między nimi jest praktycznie 4 lata, ale nie było wesoło. Pierwsze moje kroki ze szpitala były takie. Mówię do męża, kup mi duży bukiet białych kwiatów, idziemy do Dulcissimy. I tak było za każdym razem. I tak jak odwiedziłam grób, to później już byłam taka zawsze troszeczkę spokojniejsza. To jest naprawdę ciężko, kiedy marzy się o posiadaniu potomstwa i tu nagle widzimy, że no, jest ciężko. Były długie rehabilitacje, dzieci i tak dalej. W tej chwili Bogu dzięki, są zdrowe, dobrze, my jesteśmy szczęśliwymi rodzicami i te dzieci też wiedzą, kiedy jest problem, tak, na grób do siostry Dulcissimy. Tak więc tą całą dziecięcą postawą, 3 lata będąc tylko w Brzeziu, jednak w ludzkich umysłach, a szczególnie w ludzkich sercach, zarysowała się bardzo, bardzo głęboko i to jest niesamowite. Świat jest dla nas tylko mostem, po którym idziemy. Nie wolno nam budować na nim domu. Modlić się znaczy kochać Boga jak dziecko, być całkowicie napełnionym i przenikniętym Bogiem. Modlitwa jest tęsknotą za Bogiem. Siostra Dulcissima bardzo przeżywała choroby dzieci, małych dzieci. Dwaj chłopacy zachorowali na szkarlatynę i lekarze orzekli, że albo umrą, a jeśli przeżyją, to będą kalekami do końca życia. Mama chorowała i ona przyszła tam do mamy i przychodziła cały czas, a potem moi bracia zachorowali na szkarlatynę. Radza wdzięcza, że siostra Dulcissima modliła się za niego i wyzdrowiał. Jan był tak chory i dostał zapalenie opon mózgowych. I stracił wzrok i słuch. No i lekarz powiedział, że nie ma ratunku, że mama się przygotuje, że to się skończy. No, ale siostra Dulcissima przyszła i powiedziała mamie, nie ma się martwić, że ona się będzie modlić w tej intencji. I prosiła Pana Boga, żeby z niej odebrał jedno oko, jedno ucho i te narządy przekazał dziecku. I rzeczywiście tak się stało. Jaś Darowski otrzymał wzrok w jednym oku, słuch w jednym uchu. No i potem siostra Lataria nam potem powiedziała, że się modliła i prosiła Boga, żeby jej wziął oczy, a temu dziecku dał. I tak się stało. On potem widział i słyszał, lekarz przyszedł i powiedział, wie pani, ja nic nie zrobiłem, to jest cud. Kiedy już jako dorosły człowiek znalazł się w Wielkiej Brytanii, miał wielki talent literacki. Oprócz tego, że pisał wiersze, również tłumaczył na język angielski dzieła naszych noblistów. On był potem tak zdolny. To jest... On mógł zawdzięczać wszystko.
No a potem wojna była, 17 lat miał, musiał iść na front, potem do Anglii się dostał, nie? No i tam już nie wrócił, tam został. Tłumaczem był, tłumaczył Miłosza, tłumaczył Szymborską, tłumaczył tego Herberta i wielu innych. No oni dostali Nobla. Potem tłumaczył Laurenza, tego poety angielskiego, na polski. I to widać, że gdyby nie prezent wyproszony przez siostrę Dulcissime, nie mógłby być ani pisarzem, ani poetą. Kiedy choroba nabrała już znowu takiego wielkiego tempa, zbliżał się czas złożenia ślubów wieczystych. I wtedy przełożeni zdecydowali, że te śluby wieczyste złoży tutaj właśnie w tej kaplicy. I tutaj klęczała Wielki Czwartek 1935 roku i ona sama już była na tyle niewidomą osobą, że koło niej była siostra prowincjalna, która odczytywała formułę ślubów, a siostra Dulcissima za nią powtarzała. I to było takie przypieczętowanie wielkiej ofiary życia, które miała. Ja jako młoda mężatka bardzo zachorowałam w wieku 29 lat. Miałam już trójkę dzieci, najmłodsze miało jeden rok. No i pewnego dnia w ogóle nie umiałam wstać się z krzesła, po prostu zablokowało mi nogi, mięśnie mnie zaczęły wszystkie boleć, gorączkowałam bardzo, ponad 39 stopni gorączki i zostałam skierowana do reumatologa, no i od razu do szpitala poszłam i tam wszystkie badania, okazało się, że niby kolagenoza miała być, zanik mięśni, ale jeszcze nie mogli stwierdzić tego, właśnie zdiagnozować dokładnie, bo tam jakby się nakładały dwie, trzy choroby i dopiero poszłam od szpitala do Ustronia, no i dopiero po trzech latach zdiagnozowano, co mi właściwie jest. I w tym momencie, jak zachorowałam, mąż został z trójką dziećmi małymi i siostry tutaj, byliśmy sąsiadami z siostrami i miałyśmy taki bardzo dobry kontakt. No i siostra przełożona, akurat siostra Paulina była przełożoną i bardzo się tak przejęła tą sytuacją i zaczęły się modlić za stawienicę siostry Dulcissime o powrót do zdrowia. No i tak jakoś przez parę miesięcy stanęłam właściwie tak na nogi. Tylko prosiłam, żeby chociaż jedno dziecko wyprawić do Komunii Świętej, a okazało się, że wszystkie troje poszło do Komunii, już córki wyszły za mąż, już jestem babcią, no i tak przeżyłam z tą chorobą 26 lat. No i tak jakoś zawsze idę na ten grób, się modlę, nie mam siły i tak jakby nowa odrodzona jestem, znowu te siły przychodzą, albo jak tak ciężko są takie dni, że czy tam noga boli, czy coś, to siostro Dulcissimo, pomóż, muszę to zrobić, muszę tam. I po kilku dniach tak by ucięło ręką, znowu jest tak. Także ona jest cały czas taką moją powierniczką tych takich spraw, takich ważnych. Odeszła do wieczności 18 maja 1936 roku. Jej pogrzeb tutaj zgromadził całą miejscowość. Żałoby nie będzie, bo zmarła święta. Ale jako manifestacja była ten pogrzeb. Przepięknie. A ja niosłam koronę z mirtu, nie? Przed samą trumną na poduszce. Bardzo dużo pobiału było, nie? Młodzież, wszystko druhny, nie? Z mamą
byliśmy na pogrzebie siostry Dulcissimy. Ja miałem wtedy 5 lat. Na biało byłem ubrany. No i pamiętam tylko tyle, że tutaj przed wejściem, przed klasztorem, myśmy się ustawiali tutaj i tu ten cały zaczął się pogrzebowy kondukt tutaj. I później stąd poszliśmy do kościoła i później na cmentarz. Siostra Maria Dulcissima, służebnica Boża, której proces obecnie jest na etapie rzymskim, żyła krótko na tym świecie i żyła krótko również w Brzeziu. Aczkolwiek ten krótki czas życia jej ziemskiego nie był żadną przeszkodą do świętości. Umierając 36 roku w wieku 26 lat, jak tutaj wszyscy parafianie wtedy i dzisiaj potwierdzają, umierała jako święta. Jej pogrzeb odbył się w kolorze białym. Wszyscy nie mieli wątpliwości, że uczestniczą w pogrzebie osoby, która całe swoje życie złączyła z krzyżem Jezusa Chrystusa poprzez swoje cierpienie, poprzez swoją chorobę bardzo ciężką i która też na pewno była tym przyczynkiem do jej świętości. Gdy umrę, nikt nie powinien płakać, ponieważ mam ślub. I idę do Jezusa. Dlatego wszyscy powinni się cieszyć. Ty, siostro Lazario, daj wtedy wszystkim kawę i placek. Dowiedziałem się, że ma ruszyć proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. I to była po prostu praca dziennikarska. Więc pojechałem do tej miejscowości, do Brzezia, dzielnicy Raciborza i okazało się, że ten temat jest po prostu fascynujący. Wtedy powstał pierwszy artykuł, potem po jakimś czasie zaczęły powstawać kolejne. I w co drugim domu w Brzeziu byli ludzie, którzy opowiadali niesamowite historie na temat swojego związku z siostrą Dulcissimą i tego, jak ona ich prowadzi do Pana Boga i jednocześnie pomaga w takich zwyczajnych ludzkich problemach. Od najprostszych, dzieci przecież na jej grobie modlą się idąc na sprawdzian, do naprawdę bardzo poważnych, do wyciągania ludzi z ciężkich wypadków samochodowych, do odzyskiwania wzroku, do wyleczenia bardzo ciężkiej astmy w bardzo zaawansowanej formie. Za życia, pobytu tu w Brzeziu i po śmierci przez mieszkańców tej miejscowości była uznawana za świętą. I za życia, i po śmierci osobom, które prosiły o jakieś łaski czy dary, w wielu wypadkach zostały wysłuchane. I to samo było po jej śmierci. Po jej śmierci gromadzili się przy jej grobie. I po prostu prosili o stawiennictwo i bywali wysłuchani. Osoby świeckie, które ją znały, przekazywały wszystko swoim dzieciom, przekazywały swoim wnukom. I nawet był taki projekt w szkole podstawowej tutejszej w Brzeziu, żeby dzieci znalazły miejsca i osoby, które szczególnie są związane i bez żadnych problemów powiedziały, że to jest siostra Dulcissima, bo mi dziadek, bo mi babcia opowiadali, że to była wyjątkowa siostra, która potrafiła wiele, wiele rzeczy u Pana Boga wyprosić, ale przede wszystkim to była siostra, która bardzo wiele cierpiała za nas, po to, abyśmy wszyscy kochali Matkę Bożą, kochali Pana Boga. I właśnie uważam, że te cnoty też właśnie jakby były, dawały możliwość tego, że ludzie też jej ufali, przychodzili ze swoimi problemami, ze swoimi cierpieniami,
przychodzili i przychodzą nadal, tak? Bo to się nadal dzieje. Przecież bardzo wielu ludzi modli się przez wstawiennictwo, wzywa pomocy czy wstawiennictwa u Boga siostry. No i wydaje mi się, że właśnie te cechy, te cnoty jej osobowości no pomagają w tym. No to za tą jej, można powiedzieć, świętość i za tą jej pomoc. Ale jeszcze za to cierpienie, co ona tu cierpiała. Tak. I ludzie właśnie za to ją, jak to się mówi, szanowali, że ona mimo takiego, bo ja to wiem z opowiadania, nie? Bo według takiego cierpienia ona zachowywała no, bo widać, jak ducha, ona tam, jak, bo mamy to zdjęcie jeszcze, jak ona była tak te panną ciotki tego, mówią, nie? Bo ja nie wiem. I ten, no to ona była przecież taka dość rosła, prosta w budowie tego. A później, jak ja już ją pamiętam, to ona już, można powiedzieć, się trochę kurczyła. Ona się kurczyła i jak ja pamiętam, to ona zawsze tak tą prawą łopatkę miała tak wysadzoną. I ta głowa już nie była taka sprawna, że to tak obracała się na wszystkie te, tylko widać było w niej to cierpienie, nie? Że jednak cierpi biedaczka. Jeszcze dla mnie fenomenalne jest, czy jest jedno, jakby dalszy ciąg tego, że ona to bierze na siebie, ale ona nie jest w tym cierpiętnicą. Ona nie mówi, patrzcie, jak ja teraz będę cierpieć za tych wszystkich ludzi, ja, Dulcissima, nie? Nie, ona jest z tym pogodna, a wiele cierpiała, wiele. I jakby tych cierpień, które były naturalnie jakby wynikające z choroby, którą przeżywała, tych cierpień, ale też tego, że one się wzmagały przez to, że ona niosła innych ludzi, nie? Ona była w tym pogodna, nie? Miała takie pogodne oblicze. Dlaczego? Bo wiedziała dla kogo, nie? Dla kogo, tak? I tak na dobrą sprawę, ten właśnie taki mocny duch i przekonanie ludzi świeckich spowodowało, że siostra prowincjalna ówczesnej prowincji katowickiej, siostra Dionizja, postanowiła zapytać księdza arcybiskupa Damiana Zimonia, czy jest możliwy taki proces. I ksiądz arcybiskup pobłogosławił temu pomysłowi i kazał ów proces przygotować i został otwarty w krypcie katedry w Katowicach w 1999 roku. Jak również rok później została dokonana ekshumacja. Przeniesiono szczątki siostry Dulcissimy z cmentarza pod kościół parafialny. Powiedz moim braciom, że powinni pamiętać o mnie po śmierci. Wszyscy, których muszę opuścić, nie bójcie się śmierci, ponieważ czeka na was życie wieczne. Tylko nie zapominajcie modlić się, żeby mogła również tam sprawić Bogu radość. Co za szczęście zobaczyć Boga, któremu idę naprzeciw. Jeszcze raz do zobaczenia w niebie. Ludzie nadal po prostu codziennie odwiedzają sarkofag, czyli grób siostry Dulcissimy. Przynoszą kwiaty, znicze, po prostu dbają o ten cały sarkofag i wokół. Po prostu światła nie gasną, kwiaty nie więdną, modlitwa trwa. Jak przyjdę do kościoła, to mało kto, żeby nie podszedł do grobu się nie modlił. Przed wejściem do kościoła. Ja też, ja zawsze idę na grób. U nas bardzo to czczono, od samego początku. Proszę siostrę Dulcissimę cały czas, jak ja mówię coś, to tylko do niej. I wszyscy tak. Mamy ogromny skarb w Brzeziu. Także bardzo mocny jest jej kult tu w Brzeziu i w miejscowości, gdzie się urodziła, w Zgodzie, gdzie dotychczasowe gimnazjum nosiło jej imię. I to jest tak bardzo ważne, że ona żyje w świadomości ludzi. Nie jest to jakaś osoba,
która żyła kiedyś dawno zapomniana, a z drugiej strony to jest takie niesamowite, że przeżyła tylko 26 lat, a tak mocno wyryła się jej wielka miłość bliźniego w sercach ludzi. Jest to osoba, która no właściwie bardzo bliska wiekiem do mnie. Jak ją odkrywałam, to ja mniej więcej też tyle lat wtedy miałam. A jednocześnie gdzieś tam też taka bliskość, mówię, no ona tutaj urodziła się w Świętochłowicach, ja jestem teraz w Katowicach, no kto wie, nie, tutaj w Brzeziu byłam, mówię, to takie realne mi się wszystko zaczęło wydawać, że ona stąpała po tej ziemi, po której ja chodzę. Ja sobie wtedy uświadomiłam taką jedną rzecz też, że to jest tak, że to nie może być obca mi osoba. I takie też miałam skojarzenie takiej sztafety pokoleń, co też teraz widzę tutaj, jak czasem w Brzeziu jestem, że to nie jest tak, że to się skończyło. Że owszem, mamy tutaj izbę pamięci, mamy miejsce, gdzie chodzimy się modlić, gdzie są szczątki sługi Bożej, natomiast życie toczy się dalej. I to jest właśnie ta sztafeta pokoleń, że tutaj po tych korytarzach, gdzie chodziła kiedyś siostra Dulcissima, krzesło, na którym siadała, pokój, w którym mieszkała, to nie jest tak, że to jest schowane i tylko teraz oglądamy to jako jakiś zabytek, jakieś dzieło sztuki, tylko to tutaj ciągle toczy się życie, nie? W tym pokoju ktoś mieszka, na tym krześle ktoś siada, po tych korytarzach ktoś chodzi. I to jest właśnie takie piękne dla mnie osobiście i właśnie gdzieś takie też jakoś tam w jakimś tam sensie w ten sposób też przeżywam tajemnicę, no dla mnie świętych obcowania, bo dla mnie no tak wewnętrznie w mojej duchowości, w jakimś takim nawiązaniu kontaktu takiego duchowego z siostrą Dulcissimą, z jej właśnie życiem, działalnością, tym w jaki sposób żyła, co mówiła, ten cały jej świat ducha, to dla mnie ona w sercu jest świętą po prostu. Jej grób stał się nagle bardzo dziwnym miejscem. Wiele osób przychodziło i zrywało albo małe łodyżki, gałązki, albo brało grudy ziemi. Cała wieś tam chodziła. Po śmierci, od pogrzebu. Ludzie tam chodzili. Tam była taka piękna róża rosła na tym grobie siostry Dulcissimy. Biała róża. Tak pachniała. I ludzie tam chodzili i rwali sobie, nie? Tam te płatki z tych róży, ale potem już płatków brakło i rwali listka. Jak byłam mała, kiedy siostra Dulcissima jeszcze leżała na starym małym grobie, to do jej grobu dróżka była wydeptana, bo przed sprawdzianem, przed każdym trudną odpowiedzią, każdy tam przed zrywał ten listek, zabierał ze sobą, modlił się do siostry Dulcissimy i wierzył, że ona go nie opuści. Była mnie taka pani i też przyszła, dla chorych to brali. Powiedziała, chodź, powęchaj ten listek. Ten listek tak pachniał, jak te róże. I ta róża rosła i to już się zaczęło właśnie krótko przed wojną, jak tam na tym grobie był taki ponad metr krzak tej róży i ona miała takie drobne właśnie te kwiaty i ludzie początkowo tam wyczuwali no i ten zapach z tego krzaku, że jakaś taka woń idzie, nie? Ale to jeszcze wtedy nie było takie można powiedzieć, nie przepuszczali, co to znaczy. Ale już najbardziej to się zaczęło wtedy tam, w tym czasie, jak była II wojna światowa, że modlenie się w jej intencji przynosi pewnym osobom cud. I były takie przypadki, że mężczyźni, którzy zostali na front brani do Wehrmachtu, do niemieckiej tej armii, to właśnie matki, względnie nawet ci same, te same osoby, które później tam do tego
wojska zostały wciągnięte, to chodzili tam na ten grób i rwali właśnie te liście z tego krzaku i one miały taki intensywny zapach i dlatego obrywali kawałki tych listków tego, suszyli i zabierali ze sobą tam do portfeli. Na front. Na ten front. Ci, którzy ze sobą mieli te listki ze sobą z tego grobu, z tego krzaku róży, powrócili szczęśliwie z powrotem z tego frontu. Brzezie ją uwielbia od samego początku. Dzieci chodziły jak do szkoły, że tam coś nie pasowało, to na grób. Siostry Dulcissimy, żeby im pomogła. Moje dzieci też tak chodziły. Nie? No to już od lat dziecięcych. Myśmy zawsze też z koleżankami nad grobem się modliły, jak do przedszkolą. Zawsze coś się szło do szkoły, to nie było dnia, żeby nie... No, zdarzało się, że nie poszło się tam na grób, ale zawsze przed lekcjami szłyśmy na grób. Siostro Dulcissimo, pomóż mi. No wiadomo, trzeba było się uczyć. To nie było tam, że się człowiek nie nauczył, a siostra pomoże, nie? No później, jak się maturę zdawał, to jeszcze bardziej ta modlitwa nie była potrzebna. No i tak, żeśmy zawsze tam liczyły i jakoś tak człowiek szedł pewnie, że to się zda, że to będzie dobrze. Nie, w ogóle na myśl mi nie przychodziło, żeby tam nie zdać jakiegoś egzaminu. Tak człowiek był taki spokojny. Dzieci też wiedzą, kiedy jest problem, tak, na grób do siostry Dulcissime. Tam zapalamy znicze, kwiaty nosimy. Przed podróżą lecimy na urlop. Przed każdą podróżą. Druga godzina w nocy. Tutaj myślę, że siostry to nikogo nie dziwi, że w nocy jesteśmy nad grobem i zapalamy lampkę, tak? I prosimy, żeby miała nas opiece, żebyśmy szczęśliwie wrócili. I tak w naszym życiu jest ta siostra Dulcissima obecna jeszcze zawsze. Jeszcze na studiach, zawsze. Egzaminy, nie? Każdy egzamin. Każdy, czy to matura, czy egzamin, czy podróż, czy zawsze idziemy, ale też potem wracamy i dziękujemy, bo my zawsze jesteśmy tacy spokojni. Ja wiem, że ona się zawsze nami zaopiekuje, że nas nigdy nie zostawi. I w takich różnych trudnych życiowych sytuacjach, na przykład ktoś tam z rodziny, widziałam, że ktoś tam błądzi, tak, albo coś tam nie tak jest w rodzinie, to też błagałam, prosiłam i zawsze jakoś to tak na prostą wychodziło. Znajomi opowiadali mi, że kiedy wybuchła II wojna światowa, matki i żony szyły małe woreczki, do których wkładały grudki ziemi z grobu siostry Dulcissime. I wszyscy żołnierze z Brzezia, którzy poszli na wojnę z taką właśnie ciekawą relikwią, wracali z powrotem cali i zdrowi. I to wskazywało, że to jest to osoba wyjątkowa. Ewentualnie nawet i tą ziemię brali też mężczyźni, którzy na front szli z tego właśnie grobu. Także tam potem siostry musiały uzupełniać, bo tej ziemi nieraz brakowało, nie? Ludzie nadal idą na cmentarz stary, gdzie przedtem była, biorą ziemię, przynoszą, kładą na sarkofag i zabierają do swoich domów. Jest teraz taka trudność, że nie ma już ziemi z grobu aktualnego siostry Dulcissime, ale co ciekawe, ten stary grób stale jest zubożały z powodu ziemi i siostry muszą dosypywać. Tutaj społeczność w takich sprawach bardzo trudnych, no, jak to się mówi, na których już nie było rady, właśnie radzili sobie jeden drugiemu, weź sobie ziemię z grobu siostry Dulcissime i to na pewno tobie ulży albo pomoże. Nawet jak tak coś się nie spełnia, to idę i się kłócę z nią nad grobem. I faktycznie jak się pokłócę z nią, to za parę dni to się wszystko rozwiąże. Tak naprawdę mówię, siostro, no przecież już tyle już prosiłam, a tu jakoś się nic nie dzieje, nie? I się kłócę z nią, no i faktycznie później się wszystko jakoś tak szczęśliwie rozwiązuje. Siostro Mario Dulcissimo,
Obecnie od śmierci siostry Dulcissimy minęło 83 lata. Każdy w tej parafii wie, gdzie jest grób siostry Dulcissimy i nikt nie, obok tego grobu nie przechodzi obojętnie. Przyjeżdżają ludzie często z daleka i tutaj zostawiają swoje troski, problemy, choroby, swoje, swoich bliskich, wierząc i ufając, że służebnica Boża siostra Dulcissima wstawia się, oręduje za nimi u Pana Boga. A te liczne świadectwa, które zostawiają, są dowodem na to, że jej orędownictwo w niebie jest skuteczne. I dlatego cieszymy się, że ten proces w tym roku zakończył się na etapie diecezjalnym i w tej chwili jest na ostatniej prostej w Rzymie. Modlimy się i prosimy, prosząc dobrego Boga, miłosiernego Boga, aby mogliśmy się tutaj cieszyć w naszej parafii, naszej diecezji, archidiecezji, wyniesieniem na ołtarze służebnicy Bożej siostry Dulcissimy. Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty pojednałeś ze sobą świat przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Ty wzywasz wszystkich wierzących, aby łączyli swoje cierpienia z męką Zbawiciela dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Przyjmij jako miłą Tobie ofiarę pokorne życie swojej służebnicy, siostry Marii Dulcissimy, naznaczone dźwiganiem codziennego krzyża. Obdarz ją chwałą błogosławionych w Twoim królestwie i wysłuchaj modlitwy swojego ludu, jakie za jej wstawiennictwem ufnie zanosi do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Myślę, że zasłużyła na w ogóle już przez tyle lat te modlitwie ludzi, to oni już tak uświęcona jest tymi modlitwami, tą całą taką aurą modlitw, także myślę, że Pan Bóg ją jednak wybierze jako błogosławioną, nie? No ale to już Boża jest decyzja. To już musimy być cierpliwi na to. Oby jak najszybciej to było. Chciałabym jeszcze za życia doczekać tego szczęścia, no.